Gospodarstwo rolne w Radziczu, założone przez mojego tatę, powstało w 1996 roku, kiedy on zdecydował się na zakup Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Radziczu. Tutaj produkcja była całkowicie wygaszona, zarówno roślinna, jak i zwierzęca. Mój tata zdecydował się na to, żeby uruchomić tutaj produkcję zwierzęcą. Zaczął od 30 sztuk jałówek rasy mlecznej. One były pokryte, zainseminowane buchajem limuzem. W gospodarstwie uprawiamy żyto, pszenżyto, buraki cukrowe, kukurydzę i trawy. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, to jest bydło mięsne. Aktualnie w gospodarstwie mamy łącznie 800 sztuk bydła, 320 krów mamek. Są to rasy Limousin, Beefmaster i Angus. Rasy amerykańskie, które wywodzą się de facto z ras europejskich, zostały tam bardzo mocno udoskonalone. W Stanach Zjednoczonych preferuje się wołowinę marmurkowatą i pod takim kątem nastąpiła tam selekcja bydła. Dlatego też zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie hodowli rasy Angus, ale nie tej pochodzącej z Europy, natomiast pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ uważamy, że będzie miała znacznie lepsze walory kulinarne. W Polsce system przebywania cieląt razem z mamkami, gdzie cielęta nie są odsadzane od mamek, jest popularnym systemem, ale i powszechnie stosowanym, natomiast wśród ras mięsnych. On nie jest stosowany wśród ras mlecznych. Jest to system, w którym ciele przebywa razem z matką i to ciele żywi się przede wszystkim mlekiem matki do 7-9 miesiąca życia. Dla mnie ten system jest systemem bardzo zbliżonym do natury, w którym ciele naturalnie przebywa z matką i żywi się mlekiem matki. Stąd też ze względu na dobrostan i na spokój i na taką więź rodzinną jest to system znacznie lepszy, aniżeli ten, w którym ciele odsadza się od matki. Współpracujemy z lokalnymi rolnikami, kupując od nich paszę, słomę i wysłodki buraczane, ponieważ zależy nam na skracaniu łańcuchów dostaw, stąd też zaopatrywanie się w paszę następuje tak blisko, jak to jest możliwe. Dodatkowo jako źródło białka wykorzystujemy młoto z gorzelni, która jest zlokalizowana też w Radziczu. Mając tak liczne stado bydła, mamy też dostęp do dużej ilości nawozów naturalnych, które stosujemy na naszych polach i dzięki temu możemy ograniczyć ilość stosowanych nawozów sztucznych. Bardzo nam zależy na tym, żeby zwierzęta przebywały w warunkach wysokiego dobrostanu. Stąd też mają one zwiększoną powierzchnię w stosunku do standardów podstawowych. Zarówno tą powierzchnię pod dachem, jak i też mają dostęp do wybiegu 24 godziny na dobę przez cały rok. I to zwierzęta decydują, czy przebywają pod dachem, czy też na zewnątrz. Dodatkowo stosujemy system głębokiej ściółki, który jest dla tych zwierząt, uważamy, najlepszy. Kolejnym elementem dobrostanu, który jest dla nas bardzo ważny, jest profilaktyka. Staramy się jak najmniej stosować antybiotyków, w związku z tym prowadzimy program szczepień, a lekarz jest raczej u nas gościem tylko w specjalnych przypadkach. Celem w naszym gospodarstwie jest wyhodowanie takiej grupy zwierząt, w której będziemy mieli wysoką jakąś kulinarną mięsa. Zdajemy sobie sprawę, że na rynku ciągle są klienci, którzy preferują mięso chude, ale też są klienci, którzy wolą mięso marmurkowate, takie, które jest przerośnięte tłuszczykiem. I właśnie w tym kierunku idziemy. Mamy rasę Limousin, która ma mięso chude, ale Angus z kolei ma mięso marmurkowate, otłuszczone. I będziemy starali się zaoferować to mięso tym dwóm grupom konsumentów, dlatego, że to konsument decyduje o tym, co będzie kupował, a my się musimy do niego dostosować. Zarówno jedna rasa, jak i druga rasa wymaga dbałości, wymaga odpowiedniego żywienia, zbilansowanego żywienia, po to, żeby to mięso miało swoje najlepsze właściwości. A jednocześnie bardzo ważny jest tutaj dobrostan, czyli żeby bydło było spokojne, żeby czuło się swobodnie w stadzie i żeby nie odczuwało żadnych negatywnych, stresowych bodźców. Praca z bydłem to jest praca tak naprawdę ze zwierzętami, czyli z przyrodą, z organizmem żywym. Sprawia mi radość patrzenie na to, jeżeli te zwierzęta widzę, że są zadowolone, że mają dobry humor, że otoczenie im sprzyja, że potrafią się bawić. Celujemy w takie rozwiązania, które ułatwiają zwierzętom życie, a jednocześnie przynoszą nam korzyści.